I przede mną kapitan Okręgowej Rady Adwokackiej Dawid Woźniak. No cóż, na zakończenie sezonu jednak jest niesmak. Nie ma tych trzech punktów. Choć walczyliście dzielnie przeciwko Stranger Team. Co powiesz na spokojnie po spotkaniu? Myślę, że pierwsza połowa naszego wykonania była naprawdę dobra. Wygrywaliśmy po niej 2-1. A w drugiej połowie nasi przeciwnicy naprawdę pokazali dobrą grę. Kontrowali nas. My straciliśmy piłkę parę razy niepotrzebnie. No i niestety na ostatnim meczu, na finiszu przegrywamy mecz. Szkoda, bo myśleliśmy, że uda nam się z tymi rywalami wygrać i zająć ostatecznie czwarte miejsce w lidze. Wojciech Masłoń, Filip Madejski. No tych nazwisk dzisiaj brakowało. Odczuwaliście ich brak? Zdecydowanie. No, są dwaj magicy, których po prostu dzisiaj brakowało. Widać było z przodu, że nie mamy takiego polotu i fantazji, takich armat, które by się na tym meczu po prostu przydały. Naprawdę należą wam się pochwały, ale też przede wszystkim pochwały dla bramkarza, który wyjął naprawdę niejedną piłkę dzisiaj. Radek dzisiaj zagrał fenomenalny mecz. Ja myślę, że MVP dzisiejszego meczu wyjął karnego. Kilka akcji, które ja już widziałem w bramce, a on to dalej wyjmował. Myślę, że nawet przeciwnicy po meczu gratulowali mu świetnej gry. Naprawdę petarda. No więc właśnie, koniec sezonu, więc jaki jest cel następny? Co chcielibyście poprawić? Jak chcielibyście grać lepiej? Jakie plusy? Przede wszystkim chcielibyśmy poprawić grę w obronie. Tracimy czasami niepotrzebne bramki, no i więcej skuteczności z przodu, ale myślę, że w przyszłym sezonie powalczymy o awans do kolejnej ligi. I tego wam życzę. Dzięki. Dzięki wielkie.